W związku z tym, że ja pochodzę z Powiśla i Żuław i jednym z problemów takich globalnych jest kwestia ochrony przeciwpowodziowej, a no, mianowicie w 2015 roku rząd przygotował bardzo dobrą prognozę i program dotyczący ochrony przeciwpowodziowej, jednak no, z pieniędzy jest tutaj różnie, w związku z tym składam zawsze wniosek, aby tych pieniędzy na tą ochronę przeciwpowodziową było więcej. Niestety w tym roku rząd nie uwzględnił tej poprawki. Taki temat ważny to jest kwestia infrastruktury drogowej w pasie drogi 55, czyli to jest ta główna nasza droga prowadząca od Kwidzyna do Malborka, jeszcze dalej, ale głównie na tym odcinku. To jest rzecz przyszłościowa, ja wiem, mając doświadczenie z mostem w Kwidzynie. Myśmy zabiegali o most 20 lat. Ja wiem, że tego z roku na rok się nie robi, ale o to trzeba dbać, chodzić przy tym, prosić. Na przykład w powiecie kwidzyńskim powstała już inicjatywa wszystkich samorządów, które podpisały porozumienie na temat obwodnicy, dużej obwodnicy Kwidzyna, dlatego że obwodnica Kwidzyna, Sztumu, Malborka w pasie tej drogi to są rzeczy, które muszą być zrobione dla przyszłości. W poprzedniej kadencji, będąc senatorem, byłem senatorem wspierającym rząd. Dzisiaj jestem senatorem w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości, gdyż senatorowie Platformy Obywatelskiej są w mniejszości i są w opozycji. Także to jest jedna zmiana, ale to jest zmiana polityczna. Natomiast wiele w mojej ocenie w niedobrym kierunku zmieniło się w zakresie funkcjonowania Senatu. A mianowicie w pierwszej kolejności powiem, że uchwaliliśmy do tej pory 777 ustaw. Kiedy patrzymy w statystykę, to okazuje się, że na przykład w roku 2016 ukazało się w Polsce prawie 32 tysiące stron A4 maszynopisu prawa w postaci ustaw i rozporządzeń. Jest to o 25% więcej ustaw niż wtedy, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Okazuje się, że tworzymy bardzo, bardzo dużo prawa. I to, co często powtarzam w debacie, w dyskusji, zgadzam się z twierdzeniem Amerykanów, którzy mówią, im mniej prawa, tym lepiej dla obywateli. Niestety tutaj mamy dużą taką twórczość prawa, ale to jest jedna zmiana. Druga jest jeszcze gorsza, a mianowicie ustawy trafiają rano, obradujemy przez cały dzień, do 3:51 na przykład następnego dnia rano i w południe pan prezydent podpisuje. To jest tempo niesamowite. Bardzo mocno skrócił się czas poświęcany pracą nad ustawą. Kiedyś pracowaliśmy 22-27 dni, dzisiaj 7 do 9. I to jeszcze przykładowo ustawa, czy dwie ustawy o systemie oświaty. Trafiły o godzinie 9 rano do Senatu, o godzinie 11 zaczęliśmy obradować jako Senat nad projektem ustaw, które miały ponad 600 stron, czyli mamy 2 godziny czasu na jej przeczytanie. Obradujemy do 3:51 w nocy i następnego dnia pan prezydent podpisuje. I można powiedzieć rzecz najgorszą, a mianowicie prawie 80% ustaw, które wychodzą z Senatu, a wcześniej trafiły z Sejmu, wychodzi bez poprawek. Czyli praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć, w mojej ocenie Senat nie bardzo wypełnia swoją rolę jako izby refleksji i zadumy, aby poprawiać tworzone prawo. Ja pracuję w dwóch komisjach. Jestem wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia i pracuję w Komisji Budżetu i Finansów. Podczas debat plenarnych miałem różnego rodzaju wystąpień, pytań i składanych poprawek. 727 to w stosunku do pozostałych senatorów, a jest nas 100, to jest około 5-6 miejsce, w związku z tym staram się być bardzo aktywny. Oprócz pracy w komisjach możemy pracować w zespołach. Jednym z najważniejszych zespołów senackich jest zespół do spraw przestrzegania praworządności w Polsce. Monitorujemy, w jaki oto sposób przestrzegana jest praworządność. Oczywiście w naszej ocenie i w ocenie ekspertów. Zapraszamy tutaj różnych ekspertów. Co najmniej 2 razy w ciągu kadencji odwiedzam wszystkie rady gmin i powiatów, gdzie relacjonuję, co robię, jak robię. Dyskutujemy o problemach, które są. Teraz odbywam takie spotkania. To są bardzo ciekawe rzeczy, które inspirują mnie do różnego rodzaju działań. I rzecz, która dzisiaj najbardziej się rozwija w mojej rozmowie, dyskusji z mieszkańcami Powiśla i Żuław, to jest Facebook i internet. Ja bardzo promuję swoje konto na Facebooku.